Dzień dobry. Cześć. Ogólnie powinno być tak, powinniśmy się przedstawić na początku. Patryk. Maciek. Jesteśmy fizjoterapeutami. Tak. I to jest kanał Projekt Masaż, gdzie kierujemy swoje czasami mądre, czasami mniej mądre rzeczy do fizjoterapeutów, masażystów i innych osób, które zajmują się leczeniem rękoma. Albo i też osób, które po prostu są zainteresowane swoim zdrowiem. Dokładnie, dlatego że mamy pytania prawdopodobnie od praktyków fizjoterapii masażu, ale też od pacjentów, z tego co wiecie, tak przynajmniej raczej się wydaje. Tak. Lecimy od góry? Mhm. Kamil pisze, co sądzicie o FM Steko i dlaczego wybraliście PDTR? I ogólnie tak, to jest pytanie, które nas krzywdzi trochę. Tak. Bo... Niczego nie wybraliśmy. Rzeczywiście zrobiliśmy kurs PDTR, ja na przykład robię jestem w trakcie, natomiast my też mamy dużo innych metod skończonych wcześniej, które też wykorzystujemy, więc to nie jest tak, że to jest jakaś studia, które się wybiera, tylko po prostu jedno z wielu narzędzi, które możemy wykorzystywać, które jest naprawdę bardzo dobre, ale nas ogólnie interesuje temat kinezjologii i takiego logicznego myślenia i to jest na PDTR-ze na przykład, więc między podoba innymi nam się to tak bardzo. Dlaczego nie byliśmy FM? Bo po prostu na nim nie byliśmy i nie możemy się wypowiedzieć na ten temat. Może kiedyś będziemy, nie tak wiadomo tak naprawdę. Możliwe. Więc póki co nie zrobiliśmy tego, więc... I to jest w ogóle pytanie, jakby to były jakieś antagonistyczne metody. Że dlaczego to nie? Wybrałeś to, tu już przepadasz, odpadasz, już nigdy nie będziesz mógł iść na to z powrotem, no nie? Tak, a poza tym w myśl zasady nie znam się, to się nie wypowiem, to się... Nie wypowiem. Ale dwie metody mają na pewno dobre opinie wśród tak terapeutów, które to wykonują. Stąd może to właśnie ta... No i obie są dość drogie. Tak. Więc to jest tak, że masz 30 tysięcy. Wybieraj to albo to, no nie? Mhm. I wtedy nie możesz iść na dwa, bo... No wiadomo. Nie starczy ci. Drugie pytanie, lecisz. A to nie jest pytanie. Jeszcze nie zobaczyłem filmiku, ale już mega plus za poruszenie tematu diagnostyki szanuję. Nie ma sprawy. Diagnostyka to jest nasze drugie imię. Tak. Maciej diagnostykę. Tak. Okej, okay, dobra, to w takim razie następne. Witajcie. Co to może być, że podczas ruchu ramionami gruchocze przeskakuje i klikami w ramionach? W ogóle słowo gruchocze pierwsze słyszę w tym kontekście. Nikt tak nie mówi, ale mi gruchocze w ramionach. Albo, a patrz jak mi gruchocze w kolanach. Tak. Albo takie... Trrr. A może to gruchocze nie klika? Może to krepitacje? To może być wszystko i nic. Znaczy tak, ogólnie... Prawdopodobnie, znaczy tak, jest szansa, że jest to jakiś dysbalans w obrębie barku, tak? Tak. Bardzo często jest tak, że krótkie stabilizatory na przykład są niewydolne. Dużymi mięśniami takimi jak najszerszy grzbiet albo pierwszy większy próbujesz to skompensować, ale nie wychodzi to specjalnie dobrze. A z drugiej strony... Może to być przeskakiwanie ścięgna przez bloczek kostny? Pytanie, czy w ogóle w czymkolwiek ci to przeszkadza, czy nie? Jeżeli tak. To jest takie po prostu fancy, że sobie, nie wiem, przeskakujesz tym barkiem no i to klika i jednocześnie cię nie boli, nie ogranicza ruchu, no to spoko, to ja bym to zostawił. Ale chyba, że to jest faktycznie problem. No. Bo może być tak, że przeskakuje, jednocześnie boli, no nie masz pełnego zakresu ruchomości, no to no wtedy raczej nie ma co się zastanawiać, co to jest, tylko trzeba to po prostu wziąć i naprawić. Ogólnie to trzeba też sprawdzić, bo są pacjenci, którzy przychodzą, mówią, że klika w kolanach, badamy kolana, rzeczywiście okazuje, że są tam problemy, naprawiamy to i klika mniej, ale są takie sytuacje, że naprawiamy w ogóle kolano, działa świetnie, ale dalej klika. I co? Może być tak, że to przejdzie samo, to nic nie znaczy tak naprawdę. Szczególnie, jeżeli nie czujesz dyskomfortu, jak mówi Maciek, to możesz z tym nic nie robić. Jak zacznie coś się pojawiać, zacznij coś z tym robić. Dobra, Werix pyta. Gdzie można pracować po studium, techniku masażu? Czy w przychodniach znajdziemy pracę? Czy lepiej nastawić się na prywatne gabinety lub spa? Pytanie, co chcesz robić, no nie? Bo tam się robi różne rzeczy, tak? W tak spa się robi inne rzeczy niż w gabinecie, inne rzeczy niż w przychodni. Znaczy ja ogólnie... Ja to bym unikł ogólnie NFZ-u. To po prostu taka dobra koleżeńska rada. Więc... Pytanie, co cię interesuje? Czy możesz sobie pozwolić na to, żeby wybrzydzać na razie, bo... Tak. Znaczy, jeśli chodzi o jakby sedno pytania, gdzie możesz pracować? To wszędzie. No wszędzie możesz pracować, nie? To zarówno tu i tu. Po prostu wybierz sobie to, co lubisz, nie? Gdzie chcesz pracować? Gdzie chcesz musisz pracować? Musisz się zacząć zastanawiać, co chcesz w życiu robić. I zacząć to robić, tak. Okej, okay, Piotrek pyta. Co myślicie o fizykoterapii? Czy jest ona aż tak niezbędna, jak mówi większość fizjoterapeutów, wykładowców, lekarzy? Czekaj. Nie podoba mi się to, czy jest tak niezbędna, jak mówi większość fizjoterapeutów. Gdzie jest ta większość?
Znaczy wiesz, bo... ja wiem o co chodzi po prostu. Bo na studiach jest tak, że na to się poświęca dużo czasu, jest to na praktykach, wszyscy mówią, że tak, fizykoterapia. Lekarze zlecają przede wszystkim fizykoterapię, stąd Piotrek wysłuchał błędne założenie, że ona jest w ogóle niezbędna. Ja bym powiedział, że ona jest... przydatna, może się przydać. No dobra, ogólnie pewnie. Ogólnie niezbędna. Mówmy jak jest. Ogólnie. Niezbędna. Mówmy jak jest. My na przykład, jakby ktoś nam teraz dał na jakiś aparat do fizykoterapii, byśmy nawet nie wiedzieli go włączyć. Ja bym się w ogóle popłakał. W ogóle, słuchajcie, jakby nas zostawili w szpitalu, my z tymi zarobotami, ja ogólnie pracuję z pacjentami, ja nigdy nie pamiętam, 8 albo 9 lat chyba gdzieś tam. Ale nie no, dalibyśmy radę, tylko po prostu byśmy nie używali tych sprzętów, co tam są. Tak, nie, że tak, ogólnie z pacjentami byśmy dali radę pracować, ale byśmy mieli robić to, co wymagane jest od nas, lekarze wymagają od nas, że musimy tam, wiesz, pacjenta podwiesić, fizykoterapię tam ogarnąć 3 pacjentów na raz, to ja po prostu... To byłby najgorszy dzień w moim życiu. Nie, po prostu zapomnieliśmy takich rzeczy, no to się to gdzieś tam na praktykach robiło, w jakiejś tam pierwszej pracy, przez krótką chwilę, a później już na szczęście nie. Mam nadzieję, że was nie denerwuje to słoneczko, bo siedzimy naprzeciwko okna i jest tak ciekawe, to taki daje tutaj taką siateczkę, wygląda to dość ciekawie. Interesująco, więc uznajmy to jako urozmaicenie filmu. W ogóle z nami jest Grzesiek, Grzesiek chce się tu, chodź Grzesiek, pokaż, że jesteś fajnie, chodź Grzesiek. W ogóle wam nie powiedzieliśmy, bo my jesteśmy na terapii nerwomięśniowej i tak się składa, że chyba już trzeci film nagrywamy na terapii nerwomięśniowej, znaczy po terapii nerwomięśniowej. Myślę, że to nie przypadek, bo właśnie na terapii nerwomięśniowej jesteście razem. Wytnij Grześka z tego kadru. No. Dobra, ja już pójdę, na razie. Ojej. Czytaj, Hope Man. Tak, jak pacjent kicha, ma alergię, między innymi na psy, które chodzą pod blokiem, to przez około 5 sekund tyga mu prawa powieka. Co sądzisz? Czym to może być spowodowane? Napięcie mięśni szyi plus ewentualnie przepony. Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, co tam się dzieje. Jakiś czas temu przez chwilę to rozkminiałem, bo ja tak mam, że jak się połaskoczę w powiekę, to kicham. Więc to pewnie jedno na drugie oddziałuje. Słuchaj, jak ja jem w ogóle, to brzmi dziwnie, coś zimnego, na przykład lody, to mnie, jak jem je za szybko, to mnie tak zaczyna głowa boleć, ale tak, że po prostu to się nie da wytrzymać. No nie? I tylko... I przechodzi, no nie? Naprawdę, po prostu nie mogę wtedy. A więc to są takie pytania typu Dr. House, no nie? Wyrzuć wszystkie proszki do białych rzeczy z domu, przejdzie ci. To jest trudne pytanie. Słuchajcie, nie wiem, czy zadawajcie nam takie pytania. One są skomplikowane. Od Moniki? Tak, lecisz. Okej, okay. Co sądzicie o terapii z wykorzystaniem biofeedbacku przy pomocy urządzeń? Czy może to dawać dobre efekty terapii? Czy lepiej pozostać tylko przy pracy manualnej? Akurat ja bym coś powiedział na ten temat. Dawaj. Bo to jest tak. To jest trochę do czego innego. Biofeedback to jest bardzo fajne urządzenie, ale raczej do pracy na przykład logopedycznej, w okulistyce, psychologii. A uroginekologia? Może być w uroginekologii. Tam, gdzie faktycznie pracujemy nad wyrobieniem jakiegoś wzorca aktywacji mięśniowej, ale to w ogóle biofeedback moim zdaniem się tak trochę w rehabilitacji nie przyjął, bo to faktycznie da się zrobić trochę lepiej. Ale tam, gdzie kształtujemy jakiegoś rodzaju zachowania, albo staramy się je przemodelować i chcemy wytworzyć jakby tam nowy jakiś wzorzec, głównie tam przez neuroplastyczność mózgu, to wtedy to jest bardzo fajne urządzenie. Wiem, że na przykład sobie w ten sposób radzą fajnie właśnie ci tam psycholodzy, audiolodzy, gdzieś tam przy integracji sensorycznej też są jakby próby używania tego i znam osoby, które z tego korzystają, mają fajne efekty i to jest wtedy okej, okay, ale no ja nawet kiedyś się nad tym zastanawiałem, czy by nam się do czegokolwiek przydał taki biofeedback. Miałem kiedyś w jednym miejscu, gdzie pracowałem, możliwość troszeczkę z nim popracować faktycznie, ale czy to daje jakieś super fajne efekty? No ja jakby tego w ogóle w swojej praktyce nie widzę, nie? Więc może dawać potencjalnie jakieś tam efekty terapii. Dla mnie osobiście no, uważam, że trochę straciłbym czasu i swojego, i pacjenta, więc po prostu no nie. U nas nie. Justyna pyta, czy to normalne, że po studiach czuje się głupszy niż przed? Tak, to jest bardzo dobry kierunek i w sumie to jest, tak powinno być w sumie, że po studiach czuje się głupszy, bo wchodzisz już w ten temat, widzisz jakie to jest skomplikowane, jakie to jest złożone. Później jak się człowiek zaczyna bardziej kształcić jeszcze, to widzi znowu jak dużą brakuje. Więc to jest Kriegera Dunninga. Dokładnie, tak jest, tak, i po prostu to jest w porządku. Wiesz jak dużo jeszcze nie wiesz.
A prawdopodobnie za jakiś czas zobaczysz, że to jeszcze nie był ten moment. Ale jednak jednocześnie wiesz już dużo i tak naprawdę przy tym masz fajne efekty terapeutyczne, pacjenci się poprawiają, stąd zakłada, że okej, idziesz w dobrym kierunku i teoretycznie utrzymujecie to od tego, żeby nie mieć depresji, więc jest spoko. Tak normalnie bywa. I mówisz, że szkoda, że część zapału uciekła. Jak żyć? Spoko, bo to może faktycznie troszeczkę gdzieś tam momentami dołować. Te pierwsze chwile, lata praktyki, lata albo no studia też to takie trochę dołujące, bo trochę oni przedstawiają taką często gorszą część rehabilitacji, jak to ogólnie wygląda w dużych przychodniach, w dużych szpitalach, gdzie masz praktyki i są można dwie opcje. Inaczej. Albo po prostu pójdziesz w ten temat i przebrniesz to, przeczołgasz się przez to i za jakiś czas będą tego fajne efekty, albo po prostu sobie z góry darujesz i tyle. Tak, dużo no tak, dużo osób, tak, my mamy takich osób, coraz więcej takich osób u nas na szkoleniach, no. Młodych osób, co ciekawe, którzy przychodzą i mówią, że trochę stracili zapał do fizjoterapii i w sumie są tu po to, żeby go odzyskać. I my raczej staramy się to zrobić, dlatego że no, jesteśmy mocno wkręceni w swoje tematy terapeutyczne, więc jak ktoś chciałby pracować tak jak my, to myślę, że szkolenie u nas ostatnio jest... nam dokładnie posłudzili. Że to? Przywróciliśmy wiarę. Tak. No to jest super. No, dlatego ja już mi się tak ciepło na serce zrobiło. Wtedy. Między innymi dlatego lubię jakby tego typu szkolenia prowadzić, które u nas w sumie są skierowane do w sumie młodych. W sumie MTG jest skierowane do młodych terapeutów. Terapia nerwomięśniowa już w sumie tak mniej. Tam mógłby przyjść każdy i się czegoś ciekawego chyba dowiedzieć. Mhm. Dobra. Radosław. Lecimy sobie dalej. Wartość na fizjoterapię mając już tytuł technika, czy lepiej zainwestować w jeszcze więcej kursów? Jest coś więcej na temat... A dobra, to są dwa osoby. Zaraz. To ten pierwszy. Czy wartość na fizjoterapię mając już tytuł technika? Nie wiem, bo nie mam pojęcia, do czego to jest ci potrzebne. Po prostu no, postaraj się może przeczytać ustawę chociażby i po prostu zdecydować, czy uzyskanie tego tytułu przyniesie ci na tyle dużo benefitów, że warto na to poświęcić teraz 5 lat. To jest twoja decyzja i ja bym się wolał w to po prostu nie mieszać. No i pytanie, wiesz, czy chcesz być terapeutą, bo jak ci to nie przeszkadza, no to nie musisz, ale jak chcesz być terapeutą, no to sorry, ale nie masz innej opcji, no trzeba skończyć studia terapeutyczne, po prostu, żeby znaczy, być terapeutą. Zakładam, że ma technika, to technika fizjoterapii. Technika fizjoterapii albo technika masażu. Nie? No, bo tego no właśnie, nie uściślasz, więc no trudno właśnie. Powiedzieć. No w sumie racja, myślę, na prostu techniku masażu. Nie wiem, no to znowu już trzeba wejść po prostu w prawo i dowiedzieć się, w twoim przypadku, czy to jest warte twojego czasu. Niektórzy tak mówią, że nie warto na przykład, znaczy, że trzeba iść na studia, bo jak nie jesteś na studiach, to nie możesz iść na większość szkoleń. To jest nieprawda. Nie, to nie. Na większość szkoleń można iść nawet będąc masażystą i nie ma żadnego problemu. Na większość szkoleń to w ogóle można iść nawet nie będąc, nie mając w ogóle żadnego zawodu. Tak, to najlepiej to, że na przykład na stronie jest na przykład często napisane, że trzeba mieć tytuł taki, tak, i potem się okazuje, że jak dzwonisz i jesteś po prostu po kursie masażu 150 godzin, to starczy. Więc albo nikt nigdy o to nie pyta. Albo nigdy o to nie. A to też jest, jak jest napisane, ale nigdy nie pyta, a to jest nieuczciwe. No nie, ale też. Teraz w ogóle większość szkoleń nawet nie ma takiej restrykcji, więc. No cóż. No, do przemyślenia temat. Tak. O, ale bo tu jest jeszcze pytanie. Coś więcej na temat czekolady w kontekście naprawiania mózgu. Tak lakonicznie. Pewnie gdzieś przeczytałeś, że czekolada robi dużo dobrego dla mózgu. Wiesz co, generalnie jest, z tego co kojarzę, ponad różnych związków organicznych w czekoladzie. Z ile? Których część, ile? 500. Ponad 500. Których część pewnie dobrze działa na mózg, ale podejrzewam, że zanim przyswoisz tak dużą ilość korzystnych faktycznie dla twojego organizmu substancji, to po prostu zajedziesz się tym cukrem, który w nim jest. Także... A, wiesz, to chodzi o gorzku, pewnie wiesz, gorzku 100%, no nie? No to nieważne, to zajedziesz się tym tłuszczem, który tam jest. Także po prostu... I to zaparcie. Jest coś za coś. Także kostka czekolady ok, ale leczenie się czekoladą i naprawianie mózgu czekoladą, to ja tego nie widzę. Wręcz odwrotnie. Patrz, demencja, no nie? Przychodzi do lekarza z demencją, mówi czekoladę. Proszę, dużo jeść czekolady. Ja widzę dwie tabliczki czekolady dziennie. Na godzinę. Na godzinę. Nie. To taki, wrzuć sobie to na taką półkę raczej z mitami. W ogóle to jest znowu ten temat taki złej nauki. Czyli pojawia się jakieś badanie naukowe, w którym ktoś pisze, po prostu zauważa luźno, że wow, w czekoladzie jest coś tam, to może dobrze działać na mózg. I teraz na drugi dzień pojawia się na Facebooku artykuł: masz problemy z mózgiem? Czekolada może cię uratować. I to są takie tak grube niedopowiedzenia. Teraz wszyscy neurochirurdzy go nienawidzą. Tak, odkrył po prostu, jak czekolada naprawia jego mózg. Nie, są bardziej sprawdzone rzeczy do naprawiania mózgu.
To się w ogóle sam naprawia. To jest bardziej... To jest w ogóle bardzo fajny temat. Można profilaktyka czasami po prostu takie dorzucanie jakichś fajnych... Nagradzanie się czekoladą. A jak się nazywa taki po prostu superfood? Superfood. Dorzucanie jakichś superfood do prawie było zbilansowanej diety, może jakoś ale nie zastępowanie utrzymać twój mózg w jakiejś kondycji. Tak. Tak, to jest w ogóle fajny temat. Aleksandra pyta. Dobra, lecimy dalej. Aleksandra pyta. Czy po złamaniu międzykłykciowym kości przylowej protok posmowania jest podobny do tego, jak w przypadku rekonstrukcji acl? Ogólnie my jesteśmy trochę przeciwko ogólne protokołom, bo to trzeba, wiecie, bardzo indywidualnie dobrać, bo w sumie nic nie wiemy, tak? Co to było złamanie, jak w ogóle była robiona operacja, w jakim stanie był pacjent przed tym złamaniem, w ogóle w jakiej sytuacji złamanie zostało jakby zrobione, co to się w ogóle dzieje, jaki tryb życia prowadził pacjent, jaki zamierza prowadzić. Kurde, jest tyle zmiennych, że myślę, że protokoły postępowania są bardzo mocno krzywdzące, bo są one taką statystyką, a to musi być naprawdę, jeżeli to ma być zrobione dobrze, to musi być naprawdę dobrane to maksymalnie indywidualnie. Więc jak ktoś pracuje tylko z protokołami, to nie jest dobry pomysł w ogóle. I temat w ogóle złamania jest tak skomplikowany, że czasami ta rehabilitacja może ciągnąć się 3 lata, a czasami po prostu rok i będzie po sprawie. Więc naprawdę tu jest za dużo zależności, żeby tak wróżyć po prostu tutaj z fusów przy tym pytaniu. Co zrobić z młodym pacjentem, tak samo Aleksandra, co zrobić z młodym pacjentem z dużymi przeprostami w stawach łokciowych i kolanowych? Warto podsunąć pomysł badania odpowiednich hormonów? Może po prostu trzeba stabilizację poprawić? Może po prostu ktoś jest za mobilny? Wiecie, jest taka sytuacja, że ktoś jest po prostu za mobilny, jest hipermobilny i może być tak, że po prostu trening siłowy zrobi robotę i po prostu olanie zakresów ruchów, tak? Bo zakładam, że jeżeli on ma przeprosty w stawach barkowych, tak, łokciowych i kolanowych, to prawdopodobnie w innych stawach też jest tego ruchu nadmiar, no bo dlaczego miałby tylko 2 stawy? Nie ma takich dysfunkcji. No może mieć taką budowę tkanki łącznej, to może być związane najpewniej z genetyką, no i tyle. Pytanie, czy to w ogóle w czymś... Wiesz, może też na przykład jest zwiększona tendencja do niektórych urazów. Tak, stylu życia, na przykład jak są osoby, które ćwiczyły gimnastykę w młodym wieku, to po prostu one wyćwiczyły sobie to i teraz po prostu trzeba odpuścić sobie mobilność, na przykład jeżeli komuś to przeszkadza i wejść w trening siłowy, jest to się trochę zmniejszy. Tylko, że też akurat te osoby, które ćwiczą pewnie gimnastykę, to tam mają też elementy stabilizacyjne i siłowe, no bo to jest w gimnastyce potrzebne i ja sądzę, że one nie są jakoś szczególnie narażone na urazowość. No wiesz co, ja to w sumie tak nie wiem za bardzo, bo to ci trenerzy są czasami naprawdę są dzikie akcje, jeszcze mają starą szkołę rosyjską, to w ogóle. Stara szkoła. No. Okej. Dużo takich pytań jest od Aleksandry, typu kiedy wkraczamy z ćwiczeniami u pacjenta z... Tu są takie pytania, które sobie odpuścimy, dlatego że one tak naprawdę wymagają od nas narzucenia jakiegoś protokołu, tak? Co byśmy zrobili, że wtedy wdrażamy to, wtedy to, wtedy w to, a to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. I w ogóle ten kurs terapii nerwowo-myślowej mamy taki, że to wszystko trzeba sprawić. Trzeba po prostu indywidualnie do tego tematu mocno podejść, bo można tylko skrzywdzić pacjenta w sumie i siebie, pracując w ten sposób, narzucając jakieś dziwne, restrykcyjne pomysły. Dobra, lecisz z Beatą. Beata. Witam, bardzo proszę o pomoc. Córka ma 11 lat, od 2,5 roku boli ją głowa, okolice czoła. Był wykonany rezonans magnetyczny, wszystko dobrze. Była wizyta u neurologa, psychologa, okulisty, laryngologa. Żaden z lekarzy nie znalazł przyczyny bólu. Jak mogę jej pomóc, na to zwrócić uwagę? Pomocy. I ja Beacie nawet odpowiedziałem tutaj w komentarzu, bo ja nie widzę tutaj fizjoterapeuty, żeby się pojawił. A szkoda, bo myślę, że mógłby dużo wnieść. Dobry fizjoterapeuta. Tak. Diagnostyka funkcjonalna i lecimy, tak? Najprościej, no nic dziwnego, że nikt nic nie znalazł, dlatego, znaczy, oczywiście mogliby. Mogliby. Teoretycznie by mogli. Beata się powinna cieszyć, że nic nie znaleźli, bo jakby w rezonansie coś wyszło, to naprawdę byłoby niefajnie, bo mogłoby to oznaczać poważne problemy struktury. I byłoby nieciekawie. Byłoby nieciekawie, więc... Więc 3/4 bólów głowy statystycznie to są problemy napięciowe. Większość z nich jest do rozwiązania w sposób na przykład manualny, fizjoterapeutyczny. Ściśle zależny od funkcji, a nie od struktury. Także rzetelna, uczciwa fizjoterapia przynosi wymierny rezultat. Okej. Emil pyta, hejka, ból kolana, który okazał się skutkiem bardzo dużego napięcia, spięcia pasa metropiszczelowego, który doskwiera już rok, były robione zastrzyki z pasa kolanowego, które dały ulgę na krótki czas, ale teraz ciągłe masaże.
Ale chwilę po nich pasmo znowu się spina. Czy w takim przypadku zostaje leczenie operacyjne? Dodam, że ból jest najbardziej nasilony przy klęczeniu, które jest konieczne przy uprawianym przeze mnie sporcie. I ogólnie jakby tutaj myślę, że Emil wysnuł zły wniosek. O, przepraszam bardzo. Przepraszam, Emilia. Emilia wysnuła zły wniosek, że to jest od razu przyczyna. Skąd wiadomo? To, że on jest napięty, to nie znaczy, że on jest przyczyną problemu. Może być często skutkiem. Jeżeli było robione cokolwiek z nim i nie dało to żadnych efektów, to prawdopodobnie to nie jest problem pasma. O, dokładnie tak. A leczenie typu... Ja się zastanawiam w ogóle. W co były wbijane zastrzyki z kwasu chlorowanowego przy paśmie biodropiszczelowym? Pewnie w pasmo biodropiszczelowe. Jak pasmo? Jaki to ma? To w ogóle nie ma sensu. W ogóle zastrzyki były, że tak powiem, robione w ogóle niepotrzebnie. Kompletnie niepotrzebnie. Pasmo biodropiszczelowego właściwie się nie rozluźnia, bo ono się nie rozciąga. Ono się nie rozciąga. Także. Może teraz dać. Ile kilogramów na centymetr kwadratowy siły potrzeba, żeby w ogóle wpłynąć na pasmo biodropiszczelowe? Dawaj. Jakieś 300. 300 kilogramów. Tam, że w ogóle tam się nic nie dzieje. Więc i do tego, jeżeli ból doskwiera przy klęczeniu, to na pewno to nie jest pasmo. Bo ono się wtedy... Ono jest wtedy skrócone, więc ktoś wysłał bardzo złe założenia. Niepotrzebnie miałaś robione zastrzyki, które teraz wierzę, bo niepotrzebnie, bo nic nie pomogło. I po prostu potrzebujesz dobrej diagnostyki, więc po prostu poszukaj dobrego fizjoterapeuty, który nie po prostu rozluźni ci to, ale tylko zastanowi się, dlaczego tak jest. Dokładnie tak jest. Okej, okay. Czy będąc już na studiach wiedzieliście, w jakiej fizjoterapii chcecie pracować, na przykład bardziej w ortopedii, neuro itd.? Czy to było wciąż na zasadzie szukania swoich zainteresowań? Fajne pytanie. Wiesz co, ja generalnie tak. Ja na początku myślałem, że będę się mocno zajmował neurologią, bo bardzo no mi się to podobało. Tak, i w sumie tak, i w sumie tak jest, ale i tak na początku było. Ja zaczynałem swoją pracę, bo może inaczej, zaczynałem troszeczkę bardziej na początku od masażu i dopiero po masażu poszedłem na fizjoterapię, więc pracowałem najpierw trochę manualnie. To mi się podobało. Później spodobała mi się bardzo mocno właśnie, spodobała mi się neurologia, bo w ogóle neuronauki to mnie gdzieś tam jeszcze jarały jeszcze przed studiami, jak byłem w ogóle w liceum się tym zainteresowałem. I to mi się bardzo mocno spodobało i pracowałem później z pacjentami neurologicznymi, głównie z pacjentami chorującymi na stwardnienie rozsiane i z udarowcami. I to było fajne, ale później zainteresowało mnie zupełnie coś innego. W sensie dalej mnie interesowała neurologia, ale już trochę inna. Gdzieś tam sobie później pracowałem trochę ze sportowcami, gdzieś tam później z pacjentami takimi trochę bardziej internistycznymi. I teraz pracuję właściwie ze wszystkimi pacjentami, którzy przychodzą do gabinetu. Tak. I nie ma co się gdzieś tam zamykać na jakąś jedną rzecz, bo wydaje mi się to jednak trochę krzywdzące. Drugie pytanie od Michała jest takie, czy zmieniła się wasza praca, terapia, techniki z pacjentami i sam podejście ich prowadzenia na przestrzeni lat, ukończenia studiów od momentu, w którym jesteś teraz? To jest w ogóle kompletnie coś innego. To w ogóle w sensie jakby... To jest nie do porównania. Jedynym wspólnym rzeczą, która łączy, to jest to, że ja z wyglądu się specjalnie zmieniłem. I że robisz to rękami. I robię to rękoma, ale po prostu to w ogóle nie ma wspólnych mianowników innych, oprócz tego, że... Ale dalej pracuję na stole do masażu, tam do terapii. Tylko, nie zawsze, ale tak. Nie zawsze, ale najczęściej tak, więc po prostu niesamowicie to ewoluowało według mnie. Zresztą, co tu dużo mówić. Zobaczcie sobie, jak wyglądają w ogóle pierwsze filmy na poryk masaż. Ja kiedyś tak pracowałem. Najczęściej masowałem przede wszystkim. A jak wyglądają teraz? Więc tak to mniej więcej wygląda. No i później jeszcze Michał pyta o to, czy nasza aktywność, jaką aktywność polecamy. No i w sumie, na przykład patrząc po mnie, to ja robię różne rzeczy. Potrafię zrobić trening na siłowni, ćwiczę z ciśnieniem własnego ciała, potrafię w ogóle sobie spróbować jakąś mobilność opracować, potrafię iść na jakieś, pograć w siatkówkę, cokolwiek, iść na wspinaczkę, więc ja w sumie nie mam jakichś ulubionych aktywności. Więc tak. Ja robię wszystko. Jeśli chodzi o jakiś trening na siłowni czy w domu, to różnie. Gdzieś tam, jeśli chodzi o zimę, to faktycznie na siłowni. W lato szkoda mi czasu, bo tam jest dużo więcej po prostu deptania kilometrów, więc gdzieś tam raczej w domu. Jakaś taka powiedzmy kalistenika. I ćwiczenia bardziej funkcjonalne, tylko funkcjonalne. Żadnych tam izolacji i po prostu pompowania były bez sensu. Bo to jest akurat przynajmniej mi do niczego niepotrzebne. Przy ćwiczeniach konkretna dieta, czy używacie też jakiejś suplementacji? Tylko i wyłącznie konkretna dieta.
Ale suplementacji trochę używamy. Suplementacji też. Tak, jeśli chodzi w ogóle o klimat ćwiczeń. Neuroprzekaźniki. Neuroprzekaźniki. Kreatyna jest spoko. Ona też jest w ogóle, poprawia funkcje kognitywne. Także tak, nawet jeśli nie robicie... Kreatyna. Nie, dobrze jest. Dobrze, trzeba ładować. Trzeba ładować 5 gramów dziennie monohydratu. No, ja nie robię kreatyny, ale to też może widać po mnie, że ja kreatyny nie biorę. Natomiast tak, robię wszystko co do diety, to unikamy niektórych tam produktów i staramy się zżywić w miarę dobrze i... Wychodzi to na zdrowie. No, ogólnie nie jest źle, nie jest mocna źle. Dieta eliminacyjna. Dokładnie tak. Chłopaki, Tomasz pyta, co sądzicie o osteopatii? O, to pytanie do mnie podejrzewam, że... Jakiś za bądź przeciw podejściem w tym kierunku? Patryk, kiedyś wspominałeś, o widzę, widziałem, że do mnie... że to nie do końca sposób, w jakim chcesz pracować. Mógłbyś rozwinąć myśl. Ja wam powiem tak. Rzeczywiście studiowałem osteopatię. Nie uważam, że jest ani zła, ani dobra. Tylko, że tak. Tam kluczowe było jedno stwierdzenie. Tam oczywiście dostajesz narzędzie fajne pod kątem czacha ci pracuje i w ogóle szuka zależności. To jest fajne, ale nam mówili, jeżeli nie jesteście w stanie opuścić narzędzie, które wykorzystacie teraz, to znaczy, że nie możecie wziąć innych. A osteopatia wymaga troszeczkę innych narzędzi niż tymi, którymi operowałem, a mi się moje tak podobały, że stwierdziłem, że ja nie chcę ich opuszczać wcale, więc opuściłem szkołę. Tak to wyglądało, dokładnie. Okay. Natomiast jest dużo osób, które są zachwycone osteopatią. To po prostu, wiecie, to jest tekst mojego kolegi. Nie ma złych metod, są metody nie dla ciebie, po prostu. To jest jak z miłośnikami Alfa Romeo na przykład. To jest krótka piłka, to można w nieskończoność o tym dyskutować. Co tu dużo mówić, więc jeżeli na przykład i jak chcecie iść na osteopatię, to nie pytacie takich osób jak ja albo ktokolwiek, po prostu on jest, ktoś może być zachwycony albo zniechęcony tą osteopatią, przykładowo, albo każdym innym szkoleniem, idźcie sobie na dzień otwarty, idźcie sobie do terapeuty, który pracuje w ten sposób, poczytajcie sobie książki, zobaczcie jak wyglądają filmy, idźcie sobie na dni otwarte, na przykład w osteopatii zawsze są dni otwarte, w każdej szkole są dni otwarte, no, każdy. Więc po prostu wtedy możecie sami na własnej skórze przekonać się, czy to jest dla was, czy to nie jest dla was, no i wtedy podjąć taką racjonalną decyzję, a nie słuchać jakichś ziomków z internetu albo waszych kolegów, wiecie jak to jest z ludźmi. Ktoś, kto na przykład studiuje, to często on się nie przyzna, że to jest takie średnie, nie, to nie, to jest genialne, to jest, wszyscy powinni to robić, to jest najlepsza rzecz, to fizjoterapeuci, osteopaci, chodźcie do mnie. No, więc zdroworozsądkowe myślenie. Przede wszystkim. Weronice tak często pytane pytanie, że nie wiem, czy odpowiedzieć na pytanie teraz. Za karę. Nie. Nie odpowiem jej? A co to było? Zobaczmy. Bo może to jest takie jak. Czym dokładnie spowodowałem pykanie w stawach? Nie odpowiadam na te pytanie. Bo już odpowiadaliśmy na to pytanie. Wszystkim i niczym. A nawet napisałem cały wpis na bloga na ten temat. Polec z badaniami naukowymi. www.projektmasaż.pl dział blog. I tam jest bardzo są dwa dużo artykuły na ten temat materiałów. Dokładnie tak. Dobra. Słuchajcie, tak kurde, odpowiedzieliśmy na 19 pytań. Fajnie. Nawet więcej, bo niektóre miały kilka pytań. 20 ileś pytań. Więc nie wiem, czy wszystkie będą w ogóle opublikowane. Natomiast no, to jest nieistotne. Najciekawsze, najfajniejsze pytania są. Cieszymy się, zadawajcie nam ich więcej, będziemy wybierać te najlepsze i będziemy po prostu odpowiadać na nie i myślę, że będziemy mieli fan, zarówno my, jak i wy. Także widzimy się w kolejnych materiałach. A uwaga, szykuje się naprawdę ciekawa ramówka w Projekt Masaż, dlatego że znowu zmieniamy ramóweczkę i będzie po prostu miodzie będzie po prostu. Same petarda. Genialne rzeczy, praktyczne, przydające się w waszej praktyce terapeutycznej. Już możecie wymówić kablówkę. Dokładnie, więc tylko i wyłącznie Projekt Masaż. YouTube, Facebook, Instagram, blog. Ja chcę was widzieć tu wszystkich. Możecie zawiesić Netflixa. No, dzięki za uwagę, widzimy się w tym materiale i mam nadzieję, że wam te światła w ogóle nie przeszkadzały, bo wygląda to dziwnie, ale też artystycznie. Artystycznie trochę, a wiecie, że nas są takie artystyczne dusze trochę. No i...